Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Z tysiąc razy pewnie musiałbym, żeby trafić do każdego z was z tym dzień dobry, ale niech to będzie dzień dobry. Posłuchajcie, to spotkanie na Bazonie w nietypowych warunkach, chociaż dla mnie bardzo typowych, bo przesyłam wam te piosenki, które za chwilę zabrzmią, z zacisza domowego. Wy pewnie siedzicie sobie na fotelach, na kanapach albo w kręgu jakimś na podłodze i słuchacie Bazony także w zaciszu domowym. Nietypowo, ale naprawdę warto w ten sposób sobie śpiewać, przebywać, podśpiewywać i być razem. Do rzeczy. Dużą niespodzianką być może dla wielu z was będzie to, że w tych kilku piosenkach, które zaśpiewam, będą dwie piosenki absolutnie premierowe. Znacie mnie ze starszych piosenek, natomiast te premierowe wam zaprezentuję, one mają miesiąc raptem. Pierwsza z nich, przystępuje do rzeczy i gramy. Pierwsza z nich ma tytuł Opowiem wam o sobie. Sobie. Wszystko w swoim czasie. Byłem, jestem, będę. Nawet w poniewczasie. Opowiem wam o chwilach. Wszystko w swoim czasie. Wczoraj, dzisiaj, jutro. Nawet w poniewczasie. Gdy chcę wiedzieć, jak jestem, patrzę w lustro. Gdy chcę wiedzieć, jaki byłem, wieszam w domu lustro tyłem. Opowiem wam o sercu. Wszystko w swoim czasie. Nic za nic w połowie całe. Nawet w połowie czasie. Opowiem wam o szczęściu. Wszystko w swoim czasie. Małym, średnim, dużym. Nawet w połowie czasie. Gdy chcę wiedzieć, jak jestem, patrzę w lustro. Gdy chcę wiedzieć, jaki byłem, wieszam w domu lustro tyłem. Gdy chcę wiedzieć, jak jestem, patrzę w lustro. Gdy chcę wiedzieć, jaki będę.
Czasami pytacie mnie, jak powstają moje piosenki. W największym skrócie, najczęściej siadam sobie w fotelu, na kanapie i dłubię na gitarze, to się tak nazywa. Z tej dłubaniny wychodzi jakaś melodyjka, harmonia, riff, coś wychodzi, co mi się bardzo podoba. Jakieś 2-3 lata temu Rucha, która kameruje, usłyszała taką melodyjkę, powiedziała: Adam, zapamiętaj to, zapamiętaj to, zapamiętaj to. I przez 3 lata co jakiś czas pamiętasz, pamiętasz, pamiętasz. Napisz do tego tekst. I zaczęła się bać tych słów. Napisz do tego tekst. A im bardziej ona się bała, to tym bardziej ja się bałem. Jaka odpowiedzialność spoczywa na tym, żeby do określonej melodyjki, która się bardzo, bardzo podoba, napisać fajny tekst. Wreszcie miesiąc temu ta piosenka powstała. Nie śmiej, nie trzymaj. Powstała ta piosenka i oczywiście ważna była ta pierwsza recenzja, czy to jest wszystko fajne. Premiera absolutna. Nieś mnie, trzymaj. Nieś mnie szeptem. Dotykiem. Wiosną. Dziką kaczką, z trudem płynącą pod prąd. Wyrwałaś mnie z zimy, jak ze snu twardego, który nocą osiadł śniegiem na powiekach. Trzymałaś w gorącym uścisku na ciało. A dusza śpiewała jedno słowo: czekam. Przeniosłaś i dobrze, wyrwałaś i pięknie. Ale któż mógł wiedzieć, że straszliwa zima zemści się okrutnie, bo ze mnie uleci, w tobie się zatrzyma. Trzymaj mnie. Zmysłami, łzami, lękiem. Czymkolwiek. Thank you.
teraz posłuchają nas ci, którzy są na połoninach niebieskich. Odeszli od nas bliscy, którzy w tej chwili najprawdopodobniej nas słuchają, a może nawet na pewno. Pamiętacie, wystawiłem taką latarenkę 2 lata temu na Bazunie dla Staszka Wawrykiewicza. Będziemy razem kiedyś. Stachu, zobacz, jakiego Irokeza zaciągnąłem. Jest w porządku. Połoniny niebieskie. Gdy nie zostanie po mnie nic, oprócz pożółkłych fotografii, błękitny mnie przywita świt w miejscu, co nie ma go na mapie. I kiedy sypną na mnie piach, gdy mnie okryją 4 deski, to pójdę tam, gdzie wiedzie szlak, na połoninę, na niebieskie. Podwiezie mnie błękitny wóz, ciągnięty przez błękitne konie, przez świat błękitny. Będzie wiózł, aż zaniebieszczy w dalej błonie. Od zmartwień wolny i od trosk pójdę wygrzewać się na trawie. A czasem, gdy mi przyjdzie chęć, z góry na ziemię się pogapię. Popatrzę, jak wśród smukłych barw wiatr w przedwieczornej ciszy kona. Trochę mi tylko będzie żal, że trawa u was tak zielona. Trochę mi tylko będzie żal, że trawa u was tak zielona. A teraz mała niespodzianka. Tak się zastanawiałem przed tym spotkaniem z wami, jak zrobić, żebyście wy wymusili bis. Otóż można to bardzo prosto zrobić. Ja go wymuszę ze swojej strony. Po prostu teraz na bis zaśpiewam piosenkę. Piosenkę, która nawet w swoim tytule ma to, co czuję ja do tego typu grania, śpiewania, przebywania, czy przez internet, czy bezpośrednio z wami. Serce, serce, serce. Krople deszczu kapią na moją poduszkę. O serce płaczliwe,
O serce tęskliwe, o serce szalone, o serce spragnione. Na oknie siadają gołębie pocztowe, o serce płaczliwe, o serce tęskliwe, o serce szalone, o serce spragnione. Myśli uciekają coraz dalej i dalej, o serce płaczliwe, o serce tęskliwe, o serce szalone, o serce spragnione. Na filmach oglądam obce pocałunki, o serce płaczliwe, o serce tęskliwe, o serce szalone, o serce spragnione. Bardzo wam dziękuję za to kapitalne wspólne spotkanie. Nietypowe, ale jednak wspólne. Do tego spotkania doprowadziła pewnie miłość do tego rodzaju spotkań. Natomiast na pewno trzeba podziękować Tadeuszowi Szyplińskiemu, Markowi Skowronkowi, Ryśkowi Markowskiemu, Bogusiowi Maślickiemu, i nam, bo jesteśmy. Życzę wam dużo zdrowia. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. I do zobaczenia na bazynie 21. A teraz to, co jest najważniejsze dla nas. Serducho, o serce płaczliwe, o serce tęskliwe, o serce szalone.